Cześć, siemanko, ziomeczki, w trzecim odcinku z serii Po Sąsiedzku. Jest ze mną sąsiad Seba. Hello, siemandero, witam was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będą takie nawozy, opryski. A sąsiad co będzie robił? Ja tam będę robił porządki na farmie i pojadę rozsiać nawóz na łąkę. I na początku odcinka, jak wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, napisz komentarz. Zostaw suba z dzwoneczkiem, jak u mnie na kanale, tak u Koketa, więc link do mnie na kanale macie, do kanału macie w opisie, więc my się bierzemy za robotę już. Tak, ja tu przez krzaki, jak nie widział. Ogólnie mam nadzieję, że będzie nas dobrze słychać. Dobra. I sorry za długą przerwę. Taką długą, długą, długą. Ile nie było nagrywania? Nie wiem, z tydzień, tydzień temu był u mnie odcinek. No tu tak. Dzień. Dobra, to a my się bierzemy za siewy, za opryski. Będziemy pryskać Roundupem na początku. Czym Roundupem? Na chwasty. No, Roundupem może sobie popryskać zboże, nie? To ci wypali chwasty i zboże. Tym. Środkiem chwastobójczym. To musimy cofnąć. Tankujemy i lecimy. Czekajcie, ja tu sobie tak. Mam nadzieję, że Ursusa nie przestawia tego nożego. Dobra, tu sobie wyszło bramkę. Ale fajnie widok. Po to. No, zajebiste właśnie ten... te shadery po prostu. Wiadomo, wy tak nie widzicie tego, bo program też nagrywa w 60 fps jest ustawiony. Wiadomo, nie jest tak na pewno jak w grze jest właśnie ten, więc to też jest. I pryskamy. Mamy dzisiaj dwa pola do wszystkiego zrobienia, do oprysku, do właśnie ten i nawóz. Jeszcze będziemy co rozwieźć. Tyś drugi to nie jedziesz? Czemu nie? Nie, dopiero jechałeś tutaj. No wjechałem. Kurde. Oh fuck, ja pierdolę. Coś to odpadnie. Zajebałem w górkę. Dzisiaj zobaczymy ogółem. Tutaj wyboje. Dzisiaj zobaczymy ogółem, jak pójdzie ten odcinek. Zobaczymy, jak Koket właśnie się wyrobi z tą akcją. Zobaczymy, jak Koket się wyrobi, ale myślę, że tak 20 minut będzie na pewno miał ten odcinek. Bez spokoju. Tam na dole. Cicho. Cicho. Jakby co, to sorry za młodszego brata. Urok rodziny. Co robię tutaj obrządki przy właśnie na farmie, przy krowach i w ogóle są tam na farmie. Fak zajmę. Ty. Co? Ty. Ale to nam dzisiaj to bardzo szybko idzie. No jest 20 minut będzie na pewno odcinek, bo mamy dopiero 5 minut. Jeszcze może coś porobię. Michała sobie. Też będę próbował może dzisiaj. A nie, bo to dobra. O Boże, ale Żydy robię. Ze mnie taki gospodarz jak krowa na łące. Dobry słowo. Tam, a to lek robisz. Tam, ja się teraz będę właśnie dosiewał na łąkę. Na łąkę.
Ale zrobiłem trach. Muszę włożyć zajmą? No. Lańce połamał. Lańce połamał, ja tu biorę się za dosiewanie nawozu. Nawóz pójdzie, będę siał na łąkę. A w kolejnym odcinku u mnie... A w kolejnym odcinku u mnie będzie też właśnie tam... będą opryski, nawozy na moich... Znaczy nie, w kolejnym odcinku u mnie będzie sianie kukurydzy. Będę siał kukurydzy i robił właśnie opryski i na tym dużym polu. Prawdopodobnie nawozy też sobie zobaczymy, jak zdążymy, jak się wyrobimy ogółem z czasem. No u mnie na pewno będzie dłuższy odcinek niż u właśnie Koketa, dlatego że troszkę więcej roboty będę miał, bo będę miał właśnie za, te... Gdzie ty jedziesz? No, naprzeciwko ciebie na łąkę. No teraz będzie mnie za chwilę widać. Dobra, się tam wyłoni. Ciebie jestem na łące. Jestem na łące i zobaczyć, o, widzę, już sąsiada. O dobra, ja nie tam poczekam. No jestem tu naprzeciwko domu twojego. Kurde, mole bym miał. Samochód mnie potrącił, nie? Będę... Zmieszczę się. Dobra, ja tu już się dosiewam na wóz. Dobra, zmieściłem się. Patrz to, jak się jeździ w tym kraju. Opryskiwacz rozłożony jedzie, nie? Ja chcę mi się go składać. Kurde, szkoda, że nie jechałem tam, nie? Ty dopiero pryskasz, nie? Jeszcze ci nawozy zostały? No. Nawozy i opryski. To... Zwykłe. No ale skończył ci się akcję. Ale opryskać nie będziesz tego nawozem. Tylko będziesz dosiewał go, nie? Nie wiem. No bo nie opyla się dwa razy. To. Tak to nic nie daje. Tu mamy taką małą łąkę, taką wiecie, żeby se... Koket coś zasiał łąkę, dlatego że ma właśnie te konie. Ja mam tutaj naprzeciwko jego domu łąkę. Patrzcie, to jest nasz sąsiad, który ma tylko traktor. On został po gospodarstwie, gospodarstwo mu się spaliło. Niestety, Seba właśnie tutaj mleko na sprzedaje. Tu ja nawet od niego kupuję mleko. On ode mnie jaja kupuje. Ja skończyłem siewać nawóz na łące. Chodź, tu się pójdzie. Ja coś podobę na farmie. Posprzątam se, poukładam se maszyny. Jebany samochód, kurwa, za jeden samochód. Ale zjechałem. Taka wtopa, nie? Dobrze, że ja dzisiaj nie nagrywam, bo były takie wtopy, nie? Dobra, ja dość jestem na farmie, To ja idę tą mamę. Jakby co, to sorry za młodszego brata, no ale... Tego się nigdy nie przetłumaczy młodszemu bratowi. Aha, tu jest kurde górka, dobra. Trzeba jechać tak. Ja już skończyłem, muszę zobaczyć. Ja sobie tutaj popatrzę, co tu mogę porobić na farmę. Coś tu robisz. Patrzę, czy mam maszyny poukładane wszystkie. Czy mam właśnie wszystkie maszyny poukładane. Mówisz, że bym cię zarąbał. No nie wiem, czy czasami sąsiad złodziej, czy sąsiad złodziej by nie przyszedł w nocy i nie zajmował czegoś. Nie wiem, może bym przyszedł. Ej, patrz, jak się dziwnie obornik robi. No okay, bo ja mam obornika. Może być jakoś źle ten podstawiony. To na czysto. Szybko. Ja mam nadzieję, że tu nie będzie mi się trigger w tej górce robić, nie? Albo będziesz ci się w bok przesuwał po prostu. Może tak będzie się robić.
Moje muczki tutaj leżą. Ja mam takie chwasty tu na polu, nie, że to jest ogólnie, jak są jakieś błędy na mapach, to ja to sobie sam poprawię. No, więc jakieś błędy, jak mamy na mapie czy coś, to sobie to właśnie Hubi nam to zrobi ogółem. Czy coś dodaj w ogóle, to jest obcykany w Giansie, to doda. Nie, sam tworzę mapy. Może pomyślimy nad stworzeniem jakiejś mapy, takiej fajnej. No właśnie... Tylko czego nie umiem, możecie mi pisać właśnie, jak to zrobić. Jak zrobić sprzedaż właśnie zbóż. Po prostu bo tego skup. Po prostu nie, bo tego właśnie nie, nie obczajamy. A tak byśmy nawet mogli z czasem swoją mapę zrobić. Albo możecie nam podesłać linki, gdzie kto... No właśnie, jakiś poradnik po prostu, żeby zobaczyć to. Może wtedy jakbyśmy zrobili jakąś mapkę, by była fajna, byście chcieli mapkę, to byśmy... Zrobili tam wydali. Na jakiś, wydali mapkę na ileś tam na przykład subskrypcji czy tam, nie wiem, polubień. I ogółem piszcie u mnie w komentarzach i u Hubiego, czy chcecie grupę lub stronę na Facebooku, naszą grupę lub stronę właśnie na Facebooku, moją i Kokieta. I tam po prostu byśmy wstawiali zdjęcia różne tam z gierek, jak se gramy. Tam byście mieli, kiedy będzie film i z czego będzie film, różne też byście mieli zdjęcia z reala. Więc piszcie, czy chcieli taką grupę, wiecie, tam by się wszystko działo. Tak, tam by się wszystko byście wiedzieli, kiedy będzie odcinek na YouTubie i w ogóle wszystko. Co się dzieje u nas, u was. Co robimy w wolnym czasie i w ogóle. Dużo my robimy w wolnym czasie. Tak, gramy od rana do wieczora. Nasz dzień wygląda tak, że przychodzimy ze szkoły, śmigamy plecaki i gramy. A piszcie, czy chcecie odcinek specjalny z Minecrafta. No, możecie napisać, czy chcecie odcinek z Minecrafta, bo ostatnimi czasami dość dużo gramy w Minecrafta. To jest gra po prostu, która się nie nudzi. Ja bym mógł 24h w tą grę grać. Jo. A przeważnie na tym serwerze, co gramy. Możecie właśnie nas spotkać na serwerze. A nie podam wam nazwy serwera, bo to będzie to właśnie będzie chamska reklama, za którą nam nie zapłacą. No właśnie. To nie wiem, po co powiedzieć, że może nas spotkać na serwerze, ale... A to mogą sobie szukać. Możecie sobie spaczyć na każdym serwerze. Na dużo serwerach ogólnie gram. Mogę zrobić chamską reklamę słabego serwera. Którego nie znam. Nie znam słabych serwerów. A właśnie, możecie tam podawać serwery do Minecrafta jakieś fajne. Ej, z Bear Warsów mogliśmy nagrać. Czekaj, no, możemy. Gdzie ja mam grosie? A tu mam Raucha. A ja sobie latam po mapie i sprawdzam wszystko po kolei. Myślałem, że to mi dłużej zajmie, ale... Dobra, ja muszę Ursusa odpalić tego dużego. Czemu? To czekaj, ja cię nasypię. Czekaj, ja się... To możesz mi nasypać. A ci pomogę, bo ja skończyłem już. A masz dostęp? Masz. Nie. Ogólnie tak wiesz, dostęp. Nie, będę mi daj. Już to. Daj mi awansuj. Poczekajcie. Daj mi podwykonawca. Dobra, masz. Tylko uważaj na te widły, bo to nowy nabytek wideo. Żartowałem. No coś ty odwalił! Nie walę. Ścianę. Nie wjechałem w ścianę. Dobra, tu patrz, to musisz chwycić, to. Czekaj chwilę. Ja cię będę kierował, dobra. Dawaj, przód. Ty tam lepiej wejdź, bo to jest. W dół, w przód. W dół te widły. Teraz. Ja wiem, jak robić. Do góry. Nigdy turem nie ładowałem, co tam. A ty masz turę ogólnie? No, przy 60. A to lepszy jestem. Moje tu lepszy, taki na linka ciągany. Jak jebnę, to na rozpadnie. A bym ci z łyżki przypierdolił, to byś widział. Dobra, dawaj. Ty nie musisz klikać tego, nie? A nie wiem. Patrz, jak ładnie się sypie. Ty, wszystko wejdzie prawie. Trochę wchodzi. No, wszystko weszło. Lecimy. Zaparkuj go!
Dobra, zostaw go tam. Zaparkuję go na sam koniec odcinka. O, ale byłem 15 minut, więc... O 20 się wyrobimy. O, fuck. Szkoda, że młody pasażera, nie? I jedziemy. Ktoś przypierdolił tym nawozem. Dawka 100 na 100. Jak ta 60 popyla. Ale to mroż. Patrz, ja tu 200 na godzinę lecę. A dzisiaj wstawisz ten filmik jeszcze? No, wstawię go, wstawię. Ja się miniaturę muszę sobie zrobić jakąś fajną. No ja też muszę. Znaczy ty nie, chodzi o tobie. Co? Ja ci tę miniaturkę zrobię. No właśnie. Tylko podeślisz mi zdjęcie. Zara jakieś pyknie. Miniaturkę zrobię i nim ty sobie nim ty powinien zrenderować filmik, to ja już będę miał miniaturę. Właśnie musimy, dodamy, ej, dodam, nie, chyba nie. Co? Bym dodał to intro. O, możecie też pisać, czy byście chcieli intro na początku filmu. Filmu no, bo mam właśnie dwa fajne. To byśmy ogółem nagrali intro też z tej serii. Ty byś, to tam też nie głupi pomysł nagrać intro. Nagrać właśnie byśmy nagrali właśnie ten pod intro i byśmy zrobili sobie właśnie intro, to też możecie pisać, czy chcecie te intro, czy nie. Jak wy nie będziecie chcieli intro, no to myślę, że chociaż zobaczymy, może i tak nagramy, jak nam się spodoba, to będzie i tyle. No właśnie. I tu masz 100% nawożenia, tylko łąki nie masz nawiezionej. Dobra, tam. O kurde, nie włączyłem. No włączyłeś coś, tylko masz full. Masz 100% nawiezione. A łąkę mam? No, to jest full, to też jest, można full. Dobra. To ja muszę tu porządki. Weź mi otwórz tam tą bramę. Tą środkową. No tą. To tak jeszcze z 2 minuty mamy niecałe 18 minut, tak więc do 20 coś tutaj Kubi se podobi. Ja może już... tutaj sobie mogę posprzątać. Coś to było. Nie wiem, ja muszę ten... tu tego beatbacka tam wziąć, tamtego drugiego ustawić sobie. I ten... No i powinno wyjść 2 minuty. Juhu. Nie widział. Patrzał się do tyłu, więc nie widział, co zrobiłem. Coś ty mi ukradł. Nic nie ukradłem. Sąsiad złodziej to ty. Oj, Boże, musi to przydać. Ktoś mi toczkę ukradł. A widzicie moje piękne koniki? Piękne. Mój czarny rumak. Co? Ja tu na kiblu siedzę. Ja cię kręcę. Gdzie ty jesteś? Siebie? Siebie na kiblu. Nie podgląduj mnie, nie przychodź tu. Już tam jadę, czekaj. Wertułem, nigdzie nie jadę. Ha, mam bramę zamknięte, byś nie wjechał. Bym ci przypierdolił w bramę, to byś by wyleciał w powietrze. To by mnie kopił nową. To byś sobie wyciął ode mnie bramę. Dobra, Zida. Zostaw tą bramę. A masz diaksa? Człowieku, mam murzynów. Ciekawe jakich. Pamiętaj, dobry sąsiad nawet nie potrzebuje diaksa. Jak ty tu emotowany? A powiedzieć ci coś? Bez młota to nie robota. A nie, ej, mam tu gdzieś młotek? Myślałem, ej, gdzieś miałem tu młotek. Nie, miałem go na tym. Ale mi go, kurde, wyrwało na koło. Ale światło. O kurde, ale lepiej. Razie co ty sąsiada robisz? No kurde, nie świeć mi. Bo przez siebie nic nie widzę. Dawaj sąsiad, dawaj! Czemu ta butla jest w powietrzu? Chcesz chatę wysadzić? Tak. Próbuj chatę wysadzić w powietrzu. Czemu żeś ty to tak położył na środku? Cicho, bądź. Dobra, i majonez. Weź mi zamkniętą ramę. Kurde, przestawiłem.
Coś ty tu. Ja nic nie zrobiłem. Co ty robisz? Nic. Zejdę w kosza pograć. Chomę, ja se koguta zaświecę. Kurwa, myśka. Tutaj nie mogę piłki. Co ty tam robisz? Sprzątam tu tych. Zostaw to. Ja nic nie robię. Ja nic nie zrobiłem. Ja to tam. Nie skapnął się jeszcze. Gdzie jest 60? Ja nie wiem. Oddaj 60 Rumunie. Jak ja byłem cały czas na farmie z tobą tutaj. Oddaj Rumunie 60. Jo nie wiem, gdzie wyjechałeś z nią. Kurde mole. Jo nie wiem. Gdzieś ty jołaś. Jo nie wiem, gdzie ona jest. O, sąsiad złodzie ją ma. Gdzie? Ty gdzie ona jest? Sąsiad złodziej. Złaź z tego dachu stamtąd. Popełnię samobójstwo. Ja pierdolę. Sąsiad Rumun. Skąd sąsiad ma taki ładny bin? Ja wiem, skąd taki ma ładny bin. Zajebał znowu skądś. O, bina zajmował, sąsiadowi 60 zajmował. Kurde. Po słupku w samochód przypierdolił. Nie, to będzie kurwa cyrgia chuj na tym filmie. Sorry za przeklinanie, ale... Ile jesteś tam? 22 minuty. Patrz, co teraz odwa. Iu, na ręcznym. Ej, otwórz mi tą bramę. Otwórz mi bramę. Coś ty tak biegasz. Zostaw to. Po co odwaliłem? Siewnik do klepania. Ja pierdolę. Dobra, chodź, ja muszę skończyć przed twoim chatą. Tu? Nie, czekaj. O Jezus, idę. No to wszystko w tym odcinku. Ja wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Ukoketa, link macie na dole. Do mnie wbijajcie, nie wiem czemu ja robię zakończenie. Od tego są murzyny. Na razie. Trzymajcie się, cześć, do kolejnego.